Z placu Imbramowskiego odebraliśmy właśnie Damiana i ruszamy w małą przejażdżkę. Słuchaj, ja słyszałem, że zajmujesz się uprzyjemnianiem życia ludziom, konkretnie uprzyjemnianiem ich żołądków, tak? Też. Działasz w obszarze szerzenia radości kulinarnej. Tak, tak. No, jak wszyscy wiedzą, można przejść sobie przez żołądek do serca. My staramy się to połączyć w dwojaki sposób, bo tak naprawdę jedno to jest to, że staramy się przez to jedzenie, które wykonujemy i sprzedajemy, przejść do serca naszych klientów, a z drugiej strony zajmujemy się aktywizacją osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie. Czyli tak naprawdę dajemy tym ludziom pracę, bo przede wszystkim praca jest bardzo, bardzo dobrym narzędziem, powiedzmy sobie, rehabilitacji. Właśnie teraz wyjechaliśmy z placu Imbramowskiego, gdzie mamy jeden lokal i oprócz tego mamy food trucka, którym jeździmy tak naprawdę tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie potrzebują dobrego jedzenia, tam, gdzie nikomu nie przeszkadza idea naszej działalności, tam, gdzie nie przeszkadza komuś, że osoby, które przygotowują jedzenie dla nas, to są osoby niepełnosprawne albo osoby wykluczone społecznie, które miały kiedyś tam jakieś tam problemy tak naprawdę. A co w ogóle dobrego można u Was zjeść? Przede wszystkim takim naszym flagowym, powiedzmy sobie, posiłkiem są zapiekanki. Bo to jest taka jakby... Duma Chluba Krakowa. Duma Chluba Krakowa to jest jedno, a to jest też coś, co my robiliśmy jeszcze przed Food and Life, przed tym naszym przedsiębiorstwem społecznym. To jak długo już działacie? Jako Food and Life działamy od lipca 2018 roku. Wymyśliliśmy coś takiego, taką nową opcję, przez którą możemy zatrudnić osobę niepełnosprawną i to jest opcja wirtualnego asystenta. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają czasu, żeby cokolwiek zrobić, znaleźć czegoś na internecie, stworzyć jakąś bazę danych, poszukać jakichś adresów czy czegokolwiek takiego, no nie? I są ludzie, którzy niekoniecznie muszą zrobić na przykład coś do jedzenia, tak jak u nas w firmie się to zdarza, ale siedzą przed kompem i po prostu, powiedzmy sobie, troszkę tak nerdzą, no nie? Szukają tego, szukają, bo teraz wszyscy gonią za czasem i za pieniędzmi, także nie mają na to po prostu czasu i możliwości czasami. A tutaj można na przykład wynająć, powiedzmy sobie, kilka godzin takiego asystenta, dogadujemy się w sprawie tego, co kto potrzebuje i na taką bazę danych, czy coś takiego po prostu tworzymy. W jakim wieku są wasi pracownicy? Szczerze powiedziawszy, nie zamykamy się przeciwko jakiejś grupie wiekowej. Tak naprawdę najbardziej do nas się liczy zaangażowanie pracownika, czyli to, że on chce pracować. Bo chodzi o to, żeby ten ktoś się nie spóźniał, żeby pracował sumiennie, żeby wykonywał polecenia i zadania, które są mu zlecane, żeby nawet dbał o swoją higienę, bo dużo ludzi, których wyciągamy z bezdomności, nawet mają z tym problem, z czymś takim normalnym. Umycie siebie, dbanie o higienę, umycie zębów, no czasami są po prostu z tym problemy. Jak się pracuje z osobami niepełnosprawnymi? Tak naprawdę zależy od przypadku, zależy od osoby. Są różni ludzie, jest różny zespół, są różni pracownicy, każdy ma inny charakter, każdy ma swoje usposobienie, każdy ma swój tryb pracy tak naprawdę. My staliśmy się troszeczkę dla tych pracowników takimi, powiedzmy sobie, terapeutami. Czasami zdarzają się problemy, bo na przykład są osoby, które mają problemy psychiczne. No i jak jest złe ciśnienie, jest zła pogoda, to takie osoby na przykład mają straszny dół emocjonalny. Z tego, co mi wiadomo, no to są takie osoby, wokół których narosło bardzo dużo stereotypów. I nie tylko jakby w Twojej firmie, ale myślę, że w ogóle przebić się na rynku pracy jest takim są chyba szczególnie ciężko. Jeżeli był pracownik, który na przykład nie wykazał zainteresowania, zaangażowania pracą, tylko interesowało go to, żeby 10 była wypłata, no to ja takiej osobie dziękuję za pracę. Nie? Z całym szacunkiem dla tej osoby, bo nie ma sensu na siłę kogoś uszczęśliwiać. Czy teraz byś powiedział, że macie faktycznie fajny zespół? Nawet powiem Ci, że w dobie tej całej pandemii, tego koronawirusa, nawet co kilka dni moi pracownicy do mnie piszą, dzwonią, cześć, co słychać, kiedy otworzymy, tęsknię za Tobą, tęsknię za pracą, już chciałabym pracować. I nawet pieniądze to już jest taka druga, trzecia, jakaś tam, trzeci jakiś tam priorytet, powiedzmy sobie, no nie? Tylko, że problem jest na przykład taki, jest osoba właśnie uzależniona, czy od narkotyków, czy od alkoholu, czy od czegokolwiek i ma za dużą przerwę w pracy, no i co? Ciągnie już do tych używek, no bo nie ma co robić, muszę jakoś ten czas zapełnić. A tutaj cały czas była ta praca i trzeba było przyjść do pracy na 9, kończy się ta praca o 15 i już jest taki rygor. A jak w ogóle klienci reagują? Zwracają w ogóle na uwagę na tą niepełnosprawność? Czy nie dostrzegają tego? Czy nie ma to dla nich większego znaczenia? Różnie, bo tak naprawdę zdarza się tak, że ludzie widzą na przykład te osoby niepełnosprawne no i mówią, że fajna inicjatywa, że fajna sprawa, nawet
przez pryzmat tego, że jesteśmy taką firmą społeczną, to chętniej nawet coś kupią, ale czasami po prostu zaglądają, widzą taką i taką osobę, no i od razu odchodzą. Jakby spojrzeć na naszych pracowników, na pierwszy rzut oka po nich nie widać, że oni są niepełnosprawni. W ogóle. I tak naprawdę jak sobie usiądziesz, czy porozmawiasz, czy coś tam, to dopiero na przykład to widać, że ktoś niepełnosprawny jest. Czy zdarzyło się jakieś takie wyraźne wydarzenie, które byś powiedział, że było takim pozytywnym impulsem w tym wszystkim, co się działo? Wzięliśmy udział w projekcie organizowanym przez Hutę B7 i pojechaliśmy na przykład po 2 miesiącach działalności do Wenecji, gdzie mogliśmy zaprezentować swój pomysł na arenie międzynarodowej. Mogliśmy też z drugiej strony odczuć to, jak Plac Imbramowski może działać bez nas, bo nas wtedy nie było, a wcześniej nie dopuszczaliśmy takiej myśli do swoich głów. Więc było to też fajne doświadczenie, bo oni sobie poradzili. Troszkę tak jak rodzice, którzy zostawiają swoje dzieci po raz pierwszy tak, w samym tak, domu. Tak, dokładnie. I co, jak oni sobie poradzą bez nas? Niedużo można stracić zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, bo wiadomo, że taka osoba czasami trzeba jej dostosować miejsce pracy do jej jakichś tam ograniczeń, ale można zyskać naprawdę czasami bardzo wartościowego pracownika w swojej firmie. To dzięki w takim razie za rozmowę i do zobaczenia przy food trucku.